Cześć, witam, szczęść Boże. Na Netflixie już kawał czasu temu pokazał się nowy film Martina Scorsese. Dla wielu z Was jest on pewnie znany z takich arcydzieł jak Taksówkarz, Chłopcy z Ferajny, Infiltracja, Wyspa Tajemnic. Ja przede wszystkim go zapamiętałem z Ostatniego Kuszenia Chrystusa i z fenomenalnego, bardzo tajemniczego filmu Milczenie. I co ciekawe, one wszystkie ze sobą są jakoś tak podobne do tego Irlandczyka. Zapraszam. Irlandczyk to potężna epopeja opowiadająca o o gangsterze, którego zagrał aktor Robert De Niro. Swoją drogą fenomenalna rola, bardzo, bardzo dobrze to jest zagrane. Gdzie po prostu opowiadana jest historia, ponoć prawdziwa, nie wiem, nie sprawdzałem tego. Człowieka, który po prostu od takiego pucybuta do takiego milionera w świecie gangsterskim historia opowiada. Przy czym nie zatrzymuje się ta historia w sytuacji, kiedy on osiąga szczyt, ale jeszcze ta opowieść płynie dalej, aż do momentu, kiedy już naprawdę wszystko się kończy. Przy czym to się kończy zupełnie inaczej, niż można byłoby się tego spodziewać. Przynajmniej ja byłem zaskoczony tym zakończeniem. I trzeba przyznać, że to był film bardzo refleksyjny, dużo daje do myślenia, mimo że to jest film o gangsterach, więc jest tam dużo śmierci, dużo agresji, strzelania do siebie, jakiś tam intryg też, jakiś tam zdrad. Więcej nie będę mówić, bo boję się, że wpadnę w spoilery. Sam film jest strasznie długi, 3 ponad godziny, nawet można powiedzieć chyba 3,5. 3,40, jakoś tak, to jest bardzo długi czas. Nie dziwota, że żadne kino, żadna wytwórnia nie chciała tego filmu zrealizować, skoro miał być tak długi, bo dystrybucji kinowej rzeczywiście byłoby taki film ciężko pokazać. Natomiast chwała Bogu za Netflixowi, mimo że robi takie różne dziwne rzeczy i nie zawsze wszystkie filmy są warte obejrzenia, to jednak oni doprowadzili do tego, że pan Martin Scorsese mógł stworzyć Irlandczyka i naprawdę to jest kawał dobrego kina. Kina gangsterskiego w duchu Ojca Chrzestnego, w duchu Chłopców z Ferajny. Nawet aktorzy są właśnie zebrani podobni. Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, ponoć w ogóle pierwszy raz w filmach Martina Scorsese zagrał Al Pacino, a mam wrażenie, że on po prostu idealnie pasuje do klimatu, do stylu tych wszystkich filmów, które właśnie on kręci, tych filmów właśnie a la gangsterskich, ale też i w miarę takich refleksyjnych, które naprawdę sporo dają do myślenia, do takiego zastanowienia się, co jest właściwie najważniejsze w życiu, o co właściwie mamy dbać. Ponieważ tutaj mocno ten główny bohater mocno dbał o to, co, tak patrząc od strony zawodowej, od strony kariery, ale przez to zaniedbał inne rzeczywistości swojego życia, a które, no to już sobie obejrzycie sami. Film jest dostępny na Netflixie, więc można go obejrzeć mając abonament albo po prostu oglądając go gdzieś tam u znajomych. Polecam, jest to dobre kino, wysoka półka i też dająca wbrew pozorom do myślenia. A co konkretnie do myślenia, to mam nadzieję powstanie troszkę bardziej szczegółowy, spoilerowy materiał, to wtedy o tym opowiem. Póki co, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, z Panem Bogiem. I tutaj, że dzięki za oglądanie i tak dalej, to już sobie wytnę z tamtego filmu. Okay.